Ej, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Alek, Patty, Sebek, ja chyba nie powinienem tego robić. Chyba dawaj, nie. Mam skakać, serio? Naprawdę? Skacz, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no zobaczcie, no. Patty, Alek, jestem na krańcu. Dawaj, skaczesz, już, lecisz. No ale zobaczcie, jestem na krańcu, to jest tak wysoko, ja nie wiem, czy ja sobie coś nie zrobię czasami. Nic sobie nie zrobisz, poradzisz sobie, dawaj, skacz. Myślicie, że to jest dobry pomysł, że mam skoczyć? To jest super pomysł, świetny, dawaj. Ja jestem umyśliony, zobaczcie, jestem super, ale myślicie, że jestem taki super, że nic mi się nie stanie, będzie wszystko okej? Okay? Tak, będzie dobrze. Aha, tak, a dobra, bo jestem widzowie taki umyśliony, jestem taki super cool, a wy widzowie możecie wskoczyć na mój sklep. Słuchajcie, nowe czapki się pojawiły z daszkiem, uśmiechnięte logo, minka jest haftowana. Na środku czapki, elegancko, też mam nową kolekcję, nowość, koszulki, specjalnie na to lato, smysokruk.pl, to jest mój sklep z gadżetami i ubraniami. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Pierwsza linia w opisie, kto by chciał, to sobie wbijcie. Kocze, gdy wy klikniecie łapeczkę. Widzowie, jeszcze kliknijcie łapeczkę, kto mnie słyszy. Żeby dać mi więcej siły, więcej mocy i subskrypcję, kto by chciał. Tam nie zmuszam. Ale ja sobie sprawdzę, kto klika, a kto nie. Dobra, okej, weźmy teraz. No co, mam skakać? Sebek, Patty, ale mam skakać? Tak, skacz. Okej, dobra, oni mi kibicują, że mam skoczyć, no to w takim razie skaczę. 3, 2... 1. Skaczę! To wasza wina, bo wy mi... kibicowaliście. No jak jestem słaby, przecież... Przecież ja... Bambikiem jesteś, bo nie dałeś rady skoczyć. No jak jestem słaby, przeskoczyłem, no. Idź stąd, ja se idę. Dobra, idziemy stąd, bo to nuda, idziemy stąd. Co? Odeszli sobie. Oni tylko chcieli, żebym skoczył. Ja sobie coś zrobiłem... I oni odeszli. Co to są za przyjaciele? Odeszli, gdy coś mi się stało, a gdy byłem super tam na wieży i skoczyłem, to wtedy oni byli, nie? Ale jak już wtedy coś jest, się pojawia, to już ich nie ma. Ale tak być nie może, wiecie co? Ja nie dam im za wygraną, nie dam im i pójdę do nich porozmawiać. Rozmowa jest najlepszym sposobem na pogodzenie się. Pójdę do Alka i się zapytam, czemu mnie wyśmiał? Czemu on teraz mnie tak potraktował, gdy jestem słaby? A gdy byłem dobry, to normalnie. A teraz jak już się połamałem, to już wtedy się nie daje. Nie no, tak być nie może, żeby najlepsi przyjaciele mnie tak potraktowali. Idziemy do Alka, otwieramy drzwi. Halo, Alek, musimy porozmawiać. Alek, tu jestem, z tyłu. Co, ja tutaj, no co ty tu robisz? Czemu ty mnie porzuciłeś, gdy jestem słaby? Gdy ja coś sobie zrobiłem, to już nie jestem fajny. Dlaczego? Co? No bo myślałem, że jakiś lepszy jesteś, że ty spadniesz, salto jakiś zrobisz, ładny skok, nie no wiesz, water skill to sprawy. Ale ja się nie nadaję na takie rzeczy, nie nadaje się, ja nie potrafię, a ty mnie porzuciłeś, no, jako tak najlepszy się... przyjaciel, wstydziłbyś się. Ała, dobra, sorry, no jejku, no. Nie bij mnie, ale co? Myślałem, że jak taki umieśniony jesteś, to ci się nic nie stanie, nie? Co to za przyjaciel, widzicie, jak jestem umieśniony, to jestem fajny, a jak już mi się coś stanie, to już nie jestem fajny. Dobra, ale wiesz chodź, co? Pomożesz mi tutaj. Chodź. Co, mam ci pomóc? Ale jak? Przecież ty mnie wyzwałeś, to nie będę ci pomagał, nie ma. To potem ja ci pomogę, jak ty mi pomożesz, chodź. Aha, dawaj. Dobra, ej, czekajcie, on chce pomocy i powiedział, że jak ja mu pomogę, to ej, to wtedy on mi pomoże. Wierzyć mu, czy nie, widzowie, pomóc mu? Chociaż, wiecie co? Ja jestem tym dobrym, ja mu pomogę. Ja jestem miły, kulturalny, sympatyczny, pomogę. Dobra, Alek, pomogę ci, jestem dobry. No dobra, bo słuchaj, bo jest sprawa, tak, bo ty mi słucham. Ostatnio wniosłeś meble do domu, a no, przydałoby się to na drugie piętro, no, a przydałoby się na drugie piętro to wnieść teraz i ja nie mam ale siły mi będzie ciężko, mam rączkę chorą, będzie mi ciężko bardzo. No ale masz drugą rękę jeszcze. No dobra, no okej, okay. Dobra. No to weź dobra, te mniejsze, ja te większe wezmę. Okej, okay, wezmę, dobra, albo zmienię dobra. Rękę może, albo nie będę zmieniał. Okej, okay, wezmę i teraz muszę mu przenieść te wszystkie szuflady, szafy do góry, żeby Alek mi też pomógł. Dobra, to ja wtedy on się odwdzięczy. Okej, okay, zbieram wszystko, zobaczcie, nawet pomimo tego, że jestem słaby, że jestem połamany, ja to pozbierałem, tutaj otrzymałem w rączce, zobacz. Trzymałem w rączce, patrzcie na to, widzisz?
Normalnie tu mam. No widzę, nawet widzę. Chorej ręce mam, chorej ręce mam. Okej, okay, wziąłem i teraz co ci wnieść do góry? Mam to teraz? Do góry? No na górę trzeba to wnieść teraz, no. Okej, okay, idziemy do góry, mam to wnieść. Patrzcie, idę po schodach, a tak mnie noga boli, tak mnie ręka boli, ale ja się nie poddaję. Nigdy nie możemy się widzowie poddawać i zawsze musimy być uśmiechnięty, szczęśliwi i iść do góry. No, przyniosłem ci, proszę bardzo, jedna szuflada, druga, teraz szafka, czwarta, piąta, szósta, siódma. Proszę bardzo, masz. Ładnie? Podoba dobra, się? Dzięki, no super. Jejku, ile ja tutaj pracy zaoszczędziłem i czasu. No, a co mi dasz w zamian? Dasz mi, pomożesz mi przy czymś? Pomożesz? Mogę ci pomóc przy czymś, tylko nie wiem przy czym. Masz jakiś pomysł? A miałbyś może, wiesz co, jestem głodny. Zjadłbym chętnie kurczaka. Miałbyś coś do jedzenia i do picia? Kurczaka? To czekaj, czekaj. A może w tej szafie jest, czekaj, czekaj. Okej, dobra, tu jeszcze postawię ci kolejną. Dobra, Alek mi szuka coś do picia, do jedzenia. Dlatego, że jestem głodny. A ja się położę tu na leżaku i będę czekał. Za to, że Alkowi mam pomogłem, kurczaki. No to on mi powinien pomóc. No to czekamy w takim razie. Patrzymy na wioskę, ale tu masz fajny widok. Ej, normalnie z tego siedzenia możemy sobie popatrzeć na wioskę. Wow. Ale fajny no, masz widok, fajny jest, balkon nie? Mi się podoba, no, fajny, fajny. No to, i co masz? Siadamy sobie razem. Pokaż trzymaj mi. Wodę i okay, trzymaj mam wodę. Pustaka kurczaków. Okej, okay, i ja proszę bardzo, ale ty sobie musisz mi. Okej, dostałem butelkę wody od Alka i dostałem kurczaka ugotowanego. Wow, dzięki Alek, będę mógł sobie wypić i będę mógł sobie zjeść. Fajnie i miły jest, super. To co, kładziesz się? Poglądamy sobie widoczki jakieś tutaj? Okej, okay, dobra, jest! Pomogłem Alkowi, on się mi odwzajemnił. Mam nadzieję, że nie będziesz dla mnie taki. Ej, tu jestem. Ej, no mam nadzieję, że będziesz super, no. Że proszę. Proszę mnie, no nie, będę, nie porzucaj, ty. Już będę lepszy dla ciebie. Patrz tam po prawej stronie, twój dom widać i tą twoją wieżę. No masz, tak, widzisz? Tak. A przeprosisz mnie? Właśnie? Za to, co zrobiłeś? No, no, no. Dobra, to przepraszam. O, przeprosił mnie. Dobra, okej, okay, pięknie. Dobra, wybaczam ci. Okej, okay, a teraz dobra, idę do Sebka chodź, i idę do Pati. I jeszcze do Nubka. Bo Sebek i Pati też ze mnie się wyśmiali i oni potraktowali mnie niefajnie. Idę jeszcze teraz do Pati i Sebka. Oni też bardzo byli źli. Dobra, to dzięki, to Alek. Tobą, to na razie wtedy. To pa, pa. A, siemka. Dobra, to cześć, pa. Cześć, okej, okay, elegancko. Jak coś, to wołaj. Dobra, i idziemy teraz do Pati. Idziemy teraz do dziewczyny. Ona mnie wyśmiała i też mnie źle potraktowała. Wyjaśnijmy tą sprawę teraz z dziewczyną. To nie będzie chłopak, tylko to będzie dziewczyna Patty. Zobaczymy, jak ona na to zareaguje i jak ona postąpi. Uwaga, wchodzimy do Patty. Patty, cześć! O, czemu? Cześć! O, ale to brudno. Co ty tu robisz w ogóle? Czemu, czemu przyszedłeś do mnie? Czemu mnie tak potraktowałaś, jak spadłem? To bo jestem teraz słaby i już nie chcesz być moją przyjaciółką. Czemu? No. No, no bo ty byłeś taki odważny i myślałam, że skoczysz, będzie fajnie, będziemy się kumplować, a ty tak za słabo to zrobiłeś. No bo ja nie no. Umiem lepiej, ja się do tego nie nadaję. Możemy odnowić swoje relacje, ja postaram się być lepszy i w zamian za to mogę ci coś pomóc. Co no ty właśnie, na to? Bo mi tutaj zawiało trochę ziemi, jakbyś mi pomógł sprzątać, to byłoby mi miło i dałabym ci coś w zamian na przykład. Okej, okay, dobra, to... A dobra, potem ci powiem, co to ci dam. To Pati chce, żebym sobie posprzątał jej dom. Okej, okay, nie ma sprawy, pozbieram nawet chorą rączką, pozbieram ziemię, weźmy jej i posprzątajmy. Ja jestem miły, widzowie, i ja nawet pomimo tego, że mnie wyśmiali, to będę nawet pomagał innym. I też, widzowie, tacy bądźcie, pomagajcie wszystkim. Nawet jak jest źle, to trzeba pomagać. No i patrzcie, tutaj elegancko sobie. Tutaj jeszcze tak, bo wszędzie mam taki wykopię, tutaj tak, zawiało. Pięknie. U góry tak samo, tutaj tak samo, następnie tak samo. Troszeczkę dużo do sprzątania, ale ja się nie poddaję. Ja ci nie pomogę. Ja się nie poddaję, bo ja nawet jak mam rączkę słabą, tutaj obandażowaną, to ja dalej walczę i nigdy się nie poddam. Ja będę cały czas brnął do przodu, dlatego będę pomagał innym, sobie, wszystkim dookoła. Ale szybko ci to idzie nawet, powiem proszę ci. Proszę bardzo, ja jestem naprawdę bardzo silny i psychicznie, i fizycznie. Teraz tutaj, dobra. Mimo tego, że masz tylko jedną rączkę, dodajesz sobie radę, świetnie. No właśnie, właśnie, mam jedną rączkę, bo drugą mam skaleczoną, ja to jedną rączką robię. No tą skaleczoną w ogóle, bo nie mogę zmienić ręki, w Minecrafcie się chyba nie da. No, już ale już czysto się robi u mnie ale w domku. Tutaj robię tak elegancko, tutaj. Jeszcze ci jakiegoś, co robaka miałaś jakiegoś, worm? Ej, tu o, jakiegoś nie, robaka. Nie, miałam robaka w domu, dobrze, że ej, go zabrałeś, a nie w ziemi robaków. Był robak, jaki długi, co jest, widzicie to? O wuj, weź go, wynieś stąd. Jaki robak w ziemi. Nie znoszę właśnie, robali. To właśnie w ziemi był taki robak. Dobra, ja ci pozbierałem wszystko, mam nawet tego robaka mam. Proszę bardzo, posprzątane. Co mi dasz w zamian? Dziękuję. No, moją dozgonną wdzięczność. Nie no, żartuję. Dam ci jeszcze tutaj, zobacz.
takiego donuta, poczęstuj się. Wow, paczki dostałem, patrzcie jakie kolorowe, ale super, nieźle. No i masz jeszcze do popicia czekoladowy, tu różowy, karmelowy. Masz. Dzięki Patty, ej, dostałem pączki i dostałem jeszcze w dodatku Creeper Cole, kola i pączki. Ej, to jest to, co ja uwielbiam. Dzięki Patty, miła jesteś teraz. Proszę, dziękuję. I dziękuję też za pomoc. A czemu mnie wyzwałaś, gdy byłem słaby? Przeprosisz mnie za to? No, masz rację, to była przesada, przepraszam ciebie. Okej, dziękuję. Jest! Okej, Patty pogodzona z Alkiem. Teraz został Sebek. Sebek jeszcze mnie nie przeprosił. Sebek jest bardzo uparty, zawarty. Zbiegniemy teraz do Sebka. Zobaczymy, jak on na to zareaguje. Sebek mnie też wyśmiał i też ze mnie właśnie śmiał się. I zobaczymy jego reakcję. Pobiegnijmy do jego domu. Tutaj mieszka w czerwonym domku Sebek. Czerwony, dlatego że chyba może być wkurzony. Zobaczmy, sprawdźmy. Sebek, otwieramy drzwi, idziemy. Sebek, jesteś tu? Sebek. Cześć, co ty tu robisz? Sebek, widzisz? Jestem słaby. Czemu się ze mnie śmiałeś, gdy spadłem na dół? Co? Czemu tak? No bo ty miałeś być silny, a co, ty się połamałeś? No, bo jestem słaby. Przepraszam, ale nie dałem rady tak skoczyć. Nie umiem, nie nadaje się do skoków. No słabo, nie wyszło ci. No, a... mogę ci pomóc. Za to, że nawet jesteś zły, to ci mogę pomóc. Chciałbyś moją pomoc? Chcesz mi pomóc? Słuchaj, trawa do skoszenia, to już ciągniczek jest. Okej, dobra, ciągniczek. Aha, mam mu skosić trawę. Dobra, super, okej, wsiadamy tak, w ciągnik. Chciał. Dobra, no to kosimy mu, okej. Sebek ma do skoszenia trawę, więc mam tutaj taką robotę, żeby jeździć z tą rączką. Patrzcie, tutaj sobie siedzę. Tu masz paliwo, nie? Okej, dobra, ale on działa. Dobra, kosimy trawę, zobaczcie. Muszę mu całą trawę skosić, ale tutaj masz bardzo dużą trawę, która jest zarośnięta dosłownie. Tu masz cały ogródek zarośnięty, ale ja sobie pojeżdżę i to przekoszę. Tutaj przekośmy, tutaj jeszcze, tu wycofajmy się. Pięknie nam to idzie, ale super kosze. Woo! Ej, fajnie, nawet mi się podoba. Patrzcie, teraz tutaj sobie wjadę. A ja to zbieram od razu. Ej, ja lubię kosić trawę, naprawdę. Widzowie, a wy lubicie kosić trawę? Kto z was kosił kiedyś trawę? Napiszcie w komentarzu. Czy widzowie kiedyś kosiliście trawę? Patrzcie, tak się kosi, o tak jadę, teraz cofamy. Teraz tutaj kosimy, okej, teraz znowu musimy w lewo zakręcać. I teraz tutaj koło tego placu zabaw musimy dokładnie to skosić, bo jestem dokładny. Okej, teraz tutaj muszę wjechać. Wjeżdża normalnie w murek. Tutaj jeszcze ten środek, okej. Teraz musimy tutaj jeszcze, czekaj, wycofuję. Teraz tutaj musimy wjechać, wjeżdżamy, okej, przecinamy. Teraz muszę jakoś tam, ale ciężko tutaj wjechać, czekaj, spróbuję. Obrócę się i teraz... ale ciężko, od razu skoczyłem troszeczkę, teraz wycofam, ale tu trzeba było ręcznie troszeczkę. Dobra, to skoszę. Okej, dobra, tutaj jeszcze wjadę, proszę bardzo i trawa skoszona. Proszę bardzo, Sebek, skosiłem. Słuchaj, odwdzięczę ci się. Odwdzięczysz się? Trzymaj tutaj nasiono szparaga. Nasiony, dostałem nasiony. Co ty tutaj mi rzucasz, co jeszcze? Ziarno żyta. Co? Co ty mi Ziarno żyta. I jeszcze żyto. Co? A po co mi to żyto i nasiona? Nie wiem, mamy dobra. Chcesz coś do jedzenia? Do jedzenia. Nie chcę, już dostałem do jedzenia. On mi nasiona wrzucił. A masz coś lepszego? Jeszcze jeden mam, ogórka. Ogórka mi jeszcze dał, no co to jest słabe? I pomidora całego. No dobra, nie ma co narzekać, widzowie, no to co przyjmę. A dasz mi jeszcze telewizor może? Telewizor? To słuchaj, weź ten mój, bo ja i tak wymieniam. Dobra, okej, dobra. Sebek mi da jeszcze telewizor, patrzcie. O, dobra, rzuca mi telewizor, pa! Telewizor sobie biorę, zobaczcie, o taki telewizor. No, dzięki, Sebek, jesteś miły. Biorę no, spoko. Zaskoczenie trawy telewizor, no. O, super, to mi się pasuje. Dobra, dziękuję w takim razie. To no, pan na razie, trzymaj pa, pa. Się. A, Sebek? Przeprosisz mnie za to, co mi mnie wyzwałeś? No, jak muszę, to przepraszam. No dobra, no to jest mi miło. Też jesteś super. Pa, Sebek. Jest, woo! Teraz Sebkowi pomogłem skosić trawę. Jest! I teraz została nam ostatnia osoba. Jest to Nubek. Nubek też się ze mnie śmiał. Nubek też mnie źle potraktował. Zobaczmy, co mi tutaj powie Nubcio, który chyba tutaj jest. A tutaj jest Nubek u królowej. Ej, Nubek, czemu mnie wyzwałeś? Czemu się ze mnie śmiałeś, co? Dlaczego to zrobiłeś? Nubek... on kiwa głową, że dalej, no, Nubek, no, a możesz mi napisać, on chyba nie gada, czy może mikrofon ma wyłączony. Ej, Nubek chyba wyłączył mikrofon, no to w takim razie, jak nie masz mikrofonu, no to pisz. O, Nubek dał tabliczkę, będzie pisał. O, super. Nubek, ja, wiesz co, ja nie jestem taki, ja ci mogę przy czymś pomóc, chcesz jakiejś pomocy? Ja nie chciałem. On napisał, o, Nubek, ja nie chciałem. No dobra, Nubek, to też ci wybaczam. Nubek, chcesz jakąś pomoc, czy nie? Czy nie trzeba?
Kiwa głową, że tak. A co bym musiał zrobić? Że coś mi Ej, chyba dirta. On chyba będzie chciał, żebym pozbierał mu dirta, czyli ziemi. Tak się domyślam. O, kiwa głową, że tak. Tak? Dirta? Dirta napisał, patrzcie, dirta on chce. No to pozbierajmy mu ziemię, bo on lubi ziemię. No, czyli dircika. Okej, zbieramy ziemię, ale rączką. Rączka mnie boli bardzo mocno, ale ja zbieram, ja pomagam, jestem pomocny. Pomimo tego, że mnie boli mocno, nie? Ale zobaczcie, pozbieram sobie dircika elegancko i mu przekażę dirta. O, elegancko, proszę bardzo, masz nupcio, dla ciebie pozbierałem specjalnie chorą rączką, zbierałem. Widzisz, jaki jestem miły? Patrzcie, cieszy się, skacze, wuuu! A nubek? A przeprosisz mnie za to, że się tak śmiałeś ze mnie? Uwaga, co on zrobi? Stawia tabliczkę, zobaczmy, co napisze, co napisze, co napisze. Jest, napisał, przeplasam, przepraszam. Dobrze, nubek, dziękuję, wybaczam ci. Jest, super elegancko. To przyzywam wszystkich do mnie. Patty, Sebek, Alek. Robimy imprezę z tej okazji. Zaproszenie macie, dawajcie do mnie. Poważnie, tutaj, chodźcie. A gdzie jesteś? Gdzie jest? Na środku miękki tutaj możecie. Możecie się tepnąć. I uwaga, ja już biegnę. Z tej okazji, o, jest Cebek się pojawił. Z tej okazji tutaj zrobimy imprezę ze wszystkimi. O, jest Alek przybiegł i biegnie Patty tam w oddali. Biegłem. O, są elegancko, zobaczcie, jesteśmy razem. Z tej okazji zrobimy imprezę pogodzeniową. Co wy na to, żebyśmy dobra. Się pogodzili? Dobra, dobra, to jest super pomysł. Wow. Ja mam rybki, patrz. Jest, woo! Widzowie, zawsze trzeba wierzyć i trzeba dać radę. Dałem radę, ja nawet im wybaczyłem i też im pomogłem. A widzicie? Normalnie wróciło mi szczęście. Woo! Daliśmy radę, także widzowie też możecie wbić na mój sklep. Pamiętajcie o moich nowych czapkach z daszkiem. Haftowane logo, uśmiechnięta buźka jest na środku czapki. I też mam nowe koszulki, nowa kolekcja z maestro.pl. Zapraszam was do każdego zamówienia, jakbyście coś zamówili. To tam dorzucam jeszcze swoje zdjęcie normalne z twarzą. I autograf mój jeszcze jest tam załączony do paczki. No i co, widzimy się jutro, odcinki są codziennie. I fajnie było. Instagram, Facebook, macie link na dole. Do jutra, w ekipie jesteśmy. Woo!